Dzień dobry, Maria Sigorska, witam Państwa serdecznie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak kształtowały się zeszłoroczne zbiory jabłek na tle poprzednich lat i Unii Europejskiej. W studiu witam Jakuba Jakubczaka, analityka sektora Food and Agribanku BNB Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku zebrano 4 miliony ton jabłek. Był to rok rzeczywiście rekordowy, bo zbiory były o 13% wyższe niż w 2020 roku. Analogicznie w całej Europie zebrano około 12 milionów ton jabłek, co czyni Polskę największym producentem w Unii Europejskiej, produkującym rocznie około 20% całkowitej podaży jabłek w Unii Europejskiej. Jak wpłynęło to na ceny jabłek w skupach? Obecnie obserwujemy dużo niższe ceny. Jabłek w skupie, co jest w linii z, z tym, jak rynki się zachowują. E, ceny, szczególnie w pierwszym okresie roku następnego, czyli mówimy tutaj o pierwszym kwartale, części też drugiego kwartału, e, bardzo mocno zależą właśnie od, od produkcji. Im wyższa jest ta produkcja, tym te ceny są niższe. E, z racji tego, że no, popyt na, na jabłko jest dość sztywny w Europie i w Polsce, z kolei no, ta podaż się dość, dość mocno zmienia między latami. Także, te, także w roku 2020 w pierwszym kwartale, e, przepraszam w 2021 w pierwszym kwartale tego roku mieliśmy ceny na poziomie złoty 45 zł za kilogram jabłka de deserowego e, i 60 groszy za kilogram jabłka przemysłowego. Obecnie w 2022 w analogicznym okresie mamy ceny na poziomie złoty 21 zł za jabłko deserowe e, i 56, 55 groszy. Za kilogram jabłka przemysłowego. Także są to ceny zdecydowanie niższe. A jaka jest obecna sytuacja na rynku jabłek? Jest ona dość skomplikowana. Jeżeli miałbym nazwać ją jednym słowem, to jest, jest dość chaotyczna. Z jednej strony no, mamy właśnie tą presję cenową w dół spowodowaną e, dużo większą podażą na rynku, e, ale nie jest ona aż tak duża, jakby nam się wydawało na początku. E, więc działa tutaj też mechanizm, który w pewien sposób musi wypychać tę cenę do góry, i niektórymi z nich. E, jest to na przykład coraz częściej pojawiająca się w mediach informacja na temat interwencyjnego skupu jabłka przez czy to Unię Europejską czy nawet polski rząd i też informacje o tym jakoby producenci wstrzymywali jabłka z rynku sztucznie, sztucznie ograniczając podaż tego jabłka na rynku, szczególnie ci zrzeszeni w grupach producenckich. Ostatnią rzeczą, która też tę cenę może trochę podnosić, to rosnący popyt na koncentrat soku jabłkowego w Europie, który trzyma się na naprawdę dobrym poziomie, szczególnie biorąc pod uwagę to, że najwięksi światowi producenci, tacy jak na przykład Chiny, już zbliżają się do wyczerpania swoich zapasów, także popyt jest silny na, na, na to dobro w Europie, a podaż jest coraz mniejsza, także to na pewno dźwiga te ceny w górę. Jak to będzie się kształtowało w najbliższych miesiącach czy, czy kwartałach? Ciężko jest powiedzieć. To jest bardzo rozwojowa sytuacja. Jeżeli, jeżeli patrzymy na to w ujęciu całorocznym, według naszych analiz no, te ceny rzeczywiście będą niższe niż w roku 2021, ale no, sytuacja może się różnie, różnie rozwinąć. A jak na polski rynek jabłek wpłynie embargo nałożone na polskie produkty żywnościowe przez Białoruś? To embargo już teraz wpływa na polski rynek jabłek. Ta obniżka cen, o której mówiliśmy wcześniej, jest w pewien sposób spowodowana też, też tym. W średniorocznie od jakichś 5-10 lat Polska eksportuje około 20% swojej rocznej produkcji za granicę, z czego 20% szło generalnie na Białoruś. Co prawda w ostatnich latach ten, ten udział trochę spadł. W zeszłym roku było to około 12-13%. Niemniej tutaj nadal mówimy o 100-150 tysiącach ton wyeksportowanego jabłka, dla którego trzeba będzie znaleźć nowy rynek zbytu. I ten znalezienie tego rynku zbytu może być dość problematyczne, ponieważ naturalny inny kierunek to byłaby Europa Zachodnia, która też nie ma zbyt, nie zbyt dużego problemu z podażą jabłek. Tych jabłek w Europie generalnie było więcej. I też popyt wydaje się być mniejszy, ponieważ według szacunków wapa w lutym obecnego roku zapasy jabłek w Europie zwiększyły się o 7%, co mówi nam o tym, że rzeczywiście ten, tego popytu może nie być zwyczajnie aż tak dużego. Także no, mamy duży problem z rynkiem zbytu, jednym z największych, jaki mieliśmy. I to, to już teraz odbija się na, na rynku jabłek i będzie się odbijało w najbliższej przyszłości jeszcze niższymi cenami właśnie jabłka, czy to przemysłowego, czy, czy konsumpcyjnego. W nawiązaniu do zbytu jabłek zapytam jeszcze o tym, o czym mówi się od jakiegoś czasu, czyli o interwencyjnym skupie jabłek przez Unię Europejską. Czy jest to realne? E tak, ale nie w takiej formie, w jakiej było to na początku przedstawiane. Na początku ten skup rzeczywiście miał wyglądać jak typowy interwencyjny skup, czyli skupujemy określoną liczbę jabłek z rynku za konkretną cenę. W przypadku Polski mówiło się o około złotówce za kilogram jabłka, co dla producentów produkujących jabłka lepszej jakości, lepsze gatunkowo, byłoby dość dużym problemem, ponieważ straciliby na tym z kolei producenci jabłek typowo przemysłowych czy też gorszej jakości, mogliby na tym rzeczywiście skorzystać. E, Niemniej od tego pomysłu dość szybko, e, szybko Unia Europejska odeszła. E, w, e, w momencie inwazji Rosji e, na Ukrainę był też pomysł, żeby e, właśnie te skupione jabłka wysyłać na Ukrainę, bądź wykorzystywać w biogazowniach jako alternatywa e, energii w Europie, chociażby na te trudne czasy. Z początku wojny, ale ten pomysł również upadł. Obecnie mówi się o subsydiowanym przetwórstwie, tak naprawdę, czyli finansowane ze środków Unii Europejskiej przetwarzanie jabłek, które będą właśnie przetwarzane czy to na sok, czy, czy na różnego rodzaju przeciery i pasty, do których Unia Europejska będzie dokładała, ale cały ten proces będzie zamknięty wewnątrz kraju. Także kraje będą musiały zarządzić tym w 100% i złożyć to jako formalny projekt do. Unii Europejskiej. Niemniej na tym etapie nie ma żadnych konkretnych informacji o tym, kiedy ten projekt miałby się zacząć i czy w ogóle będzie miał miejsce. To jest jakby ostatnia rzecz, o której rozmawiano w kularach europejskich. Wielka niewiadoma pod tym względem. Dziękuję Dokładnie. serdecznie za rozmowę Państwu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.